Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Dzień dobry, dzień dobry. To są Polacy pod lupą. Polacy pod lupą dzisiaj wyjątkowo, a w zasadzie nie wyjątkowo, po prostu jak to się często zdarza, tuż przed zgrupowaniem reprezentacji Polski, więc dzisiaj przede wszystkim przykładamy uwagę ku tym zawodnikom, którzy w ten weekend grali, a także wybierają się na zgrupowanie reprezentacji Polski. Przeanalizujemy sobie występy tych naszych reprezentantów, a także zobaczymy, jak radzili sobie inni zawodnicy, bo to naprawdę był dobry weekend, jeżeli chodzi o Polaków za granicą, a przeanalizujemy to z Marcinem Bożenckim. Dzień dobry. W Niemczech dużo się działo. Dużo się działo, zwłaszcza pod kątem Polaków. No, o Rafale Gikiewiczu sporo już rano mówił w innym programie Mateusz Borek, więc nie ma co się powtarzać. Działo się też troszeczkę na zapleczu, między innymi Damian Michalski, który strzelił drugiego swojego gola dla Greuther Fürth, drugiego w trzech meczach. No, pewnie byłby to bardzo dobry bilans, jak na napastnika przystało, natomiast wiemy, że Damian Michalski jest środkowym obrońcą, więc ten bilans jest o tyle lepszy. Tak jak pamiętam, mówiliśmy chyba sobie po transferze Damiana ze 3-4 tygodnie temu w programie, że będzie grał, bo konkurencji tam nie ma zbyt wielkiej w Greuther Fürth. Tak rzeczywiście, no, gra regularnie, gra od deski do deski, strzela gole. Teraz ważne zwycięstwo Greuther Fürth, chcą wyjść ze strefy spadkowej, no i trzeba przyznać, że szybko polski obrońca zaskarbił sobie tam sympatię i trenera, i kibiców. No i co ważne, gol dający punkty, no bo pamiętamy, jak to było w poprzednim spotkaniu, przy poprzednim golu Damiana Michalskiego, to spotkanie z Magdeburgiem punktów nie dało, a wtedy no gdzieś to był też taki bezpośredni rywal w walce o utrzymanie i to jest istotne, żeby jednak to Greuther kolejnego spadku nie zanotowało. W ogóle o co tam chodzi, że Greuther ma takie problemy? No to jest rzeczywiście ciekawe, bo i Arminia Bielefeld, i Greuther Fürth, które spadły w ubiegłym sezonie, mają problemy i tak naprawdę kto wie, czy nie spadną w przyszłości do trzeciej Bundesligi. Natomiast jest to dość częsty taki przypadek drużyn spadających z Bundesligi. Przez to kilka jest klubów w Niemczech, choćby Arminia Bielefeld, które dorobiły się takiego wdzięcznego pseudonimu klub Winda, bo one kursują między pierwszą a trzecią ligą. Często jest tak, że spadasz od drugiej ligi, zaraz lecisz do trzeciej, bo jednak te dysproporcje finansowe między ligami są duże. Musisz mocno poobcinać budżet, tracisz wszystkich piłkarzy najlepszych, którzy się nadają do czegoś więcej niż gra w drugiej Bundeslidze. No i z tym też mierzy się Greuther Fürth, gdzie zmienił się też trener, który przez lata budował filozofię tego klubu, natomiast myślę, że oni się utrzymają i byłoby bardzo fajnie i pewnie też Damian Michalski, jeżeli się utrzymają, będzie miał w tym swój duży udział. To trochę jak Norwich, zasłabi na Premier League, za mocniej na Championship. Tak. No dobrze, to pokazujemy tę naszą planszę z weekendowymi sukcesami Polaków. Zobaczymy, kto zanotował liczby, kto strzelił gola, kto asystował, kto bronił rzuty karne, bo takie też się zdarzały. No i widzimy, ta plansza bardzo okazała, jeżeli chodzi o bramkarzy, mamy czyste konto u Strika, mamy czyste konto u Rafała Gikiewicza, 12 już czyste konto w FC Tokio zanotował Kuba Słowik i myślę też tutaj duże wyrazy szacunku, bo taki zawodnik, powiedziałbym, trochę zapomniany w Polsce przez to, że wyjechał do Japonii, natomiast no, radzi sobie sezon po sezonie praktycznie coraz lepiej. Mamy także Radka Majeckiego, który obronił rzut karny i pomógł Serce Bliższy, natomiast jeżeli chodzi o zawodników z pola, hat-trick Cieślewicza w New Saints, dwa gole Lewandowskiego, dwa gole Świderskiego, pierwszy gol Białka, gol także Bochniewicza, to co wspomniałeś, Michalski, strzela dla Genoi, już wracający z wypożyczenia do Brescia, Filip Jagiełło, Przybylski na Wyspach Owczych, mamy też te gole w niższych ligach niemieckich, do tego Arkadiusz Minik, który strzelił w Lidze Mistrzów, Kuba Przybyłko, Filip Burkhardt, który cały czas gra w piłkę, gra na niższym poziomie rozgrywkowym w Norwegii, także to jest to podsumowanie. To co, może żeby już jakby dopełnić formalności, skoro jesteśmy przy Niemczech, innego kozaka weekendu wybrać nie mogliśmy. Musi to być Rafał Gikiewicz, także bez żadnych fanfar, bez wielkiego budowania napięcia ujawniamy, Rafał dzisiaj także kozakiem weekendu jest, no bo nie wypadało nikomu innemu tutaj tej nagrody wręczyć. Nie było możliwości, żeby komukolwiek innemu wręczyć tę nagrodę. Rafał Gikiewicz po raz trzeci po 7 kolejkach, w 11 kolejki Gikera, kolejny fantastyczny mecz. No, muszę przyznać, że nie wiem, jeżeli nie wszystkie, to z 90 kilka procent meczów
najpierw Rafała widziałem, odkąd trafił do Niemiec i to mowa też o meczach Brunszwiku i potem w Unionie, Berlin i Augsburgu. I we Freiburgu też było. I we Freiburgu, tak, dwa mecze ligowe były zagrane po bodajże kontuzji albo karce Szwoloła. No i zawsze bronił bardzo dobrze, natomiast teraz przechodzi samego siebie, to jest wybitna forma, rewelacyjna, tak w takiej dyspozycji go jeszcze nie widziałem. Nic dziwnego, że też dzisiaj w Kikarze pojawiła się taki krótki tekst o tym, że Augsburg sposobi się do tego, żeby zaoferować mu nowy kontrakt. Też dzisiaj mówił u was w programie Rafał Gikiewicz, że no kończy mu się umowa latem 2023, natomiast on też nie chce grać wiecznie utrzymani w lidze, więc no pewnie nie będzie Augsburgowi łatwo utrzymać tego piłkarza. Tak, no o Rafale Gikiewiczu było dużo w Mocy Futbolu, także był sam Rafał, więc oczywiście polecamy i nie będziemy tutaj dłużej pewnie o Rafale rozmawiać, bo ten temat został w Mocy Futbolu na czynniki pierwsze rozłożony. Jeżeli chodzi o Niemcy, no to możemy jeszcze dwa słowa o Tymku Puchaczu, który w lidze znowu poza kadrą meczową, natomiast zagrał w końcu w europejskich pucharach, w końcu zagrał w Unionie po tym powrocie z Trabzonspor. Tak, zagrał w meczu pucharowym z Bragą, tam bodajże 60 minut czy coś koło tego. I to wcale nie jest tak, że Union Berlin grał jakimiś kompletnymi rezerwami, bo generalnie to była wyjściowa jedenastka z chyba jedną czy dwoma zmianami. Wśród tych zmian właśnie obecność Tymka Puchacza. Mecz w jego wykonaniu, no taki powiedziałbym w miarę przyzwoity, bez szału. No to co zawsze podkreślamy przy rozmowach o tym zawodniku, wciąż niewyregulowany celownik w ofensywie i to jest pewnie coś, co drażni Ursa Fischera. No też tym meczem raczej nie rozkochał sobie szkoleniowca, no bo jednak już w tym meczu ligowym niedzielny wygrany 2-0 z Wolfsburgiem poza kadrą meczową, więc no, tak jak przewidywaliśmy chyba na początku sezonu, jeżeli będzie dostawał szansę, to głównie w pucharach, bo jednak nie chcę powiedzieć, że traktują je z przymrużeniem oka w Berlinie, bo chcieliby wygrywać tam spotkania, natomiast mimo wszystko dla nich priorytetem jest Bundesliga i jeżeli przychodzi mecz ligowy w Niemczech, to raczej Puchacza się nie ma co spodziewać. Powołania nie ma także Puchacza w reprezentacji Polski. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, no ale nie spodziewamy się, żeby te 60 minut tutaj w jakiś sposób zmieniło sytuację Tymka Puchacza w Unionie Berlin. Natomiast jeżeli chodzi o Niemcy, cały czas na radarze Czesława Michniewicza, mimo braku powołania, ale wiadomo, że tam gdzieś też kwestie prywatne zadecydowały o tym, że Dawida Kownackiego nie ma dzisiaj na zgrupowaniu reprezentacji Polski, ale kolejne 90 minut, znowu w miarę przyzwoite spotkanie Dawida, natomiast tym razem bez liczb. No i co ciekawe, gra także jego klubowy kolega, ale gdzieś największym paradoksem tego wszystkiego, całej tej historii, tych dyskusji na temat pozycji, jeżeli chodzi o Michała Karbownika, jest to, gdzie on gra. No, gra cały czas na lewej obronie, chociaż z drugiej strony najważniejsze, że w końcu gra po 90 minut. Tak, Dawid Kownacki z golem, ale nieuznanym w tym meczu tak. Z hamburgerem Sportvereinfurt. Ona przegrała taki troszkę mecz na szczycie w drugiej Bundeslidze 0-2. Natomiast no, Michał Karbownik gra na lewej obronie. To był jego trzeci mecz z rzędu bodajże wyjściowej jednostce na tej pozycji. No i co by nie mówić, on się może zrzymać na to, że to nie jest środek pola, że to nie jest jego pozycja, ale on tam naprawdę wygląda dobrze. No, nic się na to nie porazi. On jest bardzo mobilny, jest dynamiczny. To jest taki, on wygląda w tej drugiej Bundeslidze tak, jak wygląda w Ekstraklasie na lewej obronie. Bardzo dużo rajdów, bardzo dużo szarż indywidualnych, odważna gra jeden na jeden. Oczywiście ma takie inklinacje i schodzi do środka, zbiega w stronę osi boiska, natomiast nie dlatego, że ma takie widzimisię i się wpycha w tłum piłkarzy, tylko dlatego, że jest przestrzeń i może tam zrobić przewagę, więc on naprawdę na tej lewej obronie wygląda dobrze. Czasem oczywiście go za łatwo ktoś ogra na połowie fortuny, popełni jakiś błąd w defensywie, natomiast no myślę, że i tak jakby jego taka ocena całościowa w oczach trenera jest bardzo dobra. No ja zawsze miałem wrażenie, że gdzieś problemy, ewentualna słabsza dyspozycja nawet w Legii Warszawa Michała Karbownika, to zaczynała się w momencie, kiedy Aleksander Vukovic przestawił go na prawą obronę, bo na lewej to naprawdę był świetny zawodnik, mimo że tą jego wiodącą nogą cały czas jest ta noga prawa, no ale wiemy, że akurat my w Polsce na lewej stronie obrony niejednokrotnie mieliśmy zawodników prawonożnych i pewnie, albo może nie pewnie, ale bardzo możliwe, że tak też będzie na Mistrzostwach Świata, że to Bartek Bereszyński będzie tym pierwszym wyborem. Zobaczymy, jak to będzie teraz w czasie zgrupowania reprezentacji Polski w spotkaniach z Holandią, a także Walią. Natomiast bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o Polaków w Ligę, a także generalnie we Francji, no bo mamy chociażby tam Rafała Strączka, więc mamy także Igora Lewczuka. Z Igorem sobie troszkę porozmawiamy, podyskutujemy na temat Polaków we Francji. To Igor
może na początek taki najbardziej gorący temat, bo wydaje się, że Marcin Bułka, który niestety wsiadał akurat w samolot do Paryża i nie mógł się z nami połączyć, no wydaje się, że wygryzł ze składu Kaspra Schmeichela i to on będzie teraz numerem jeden, jeżeli chodzi o bramkę Nicei. Cześć, witam wszystkich. No faktycznie w ostatnim meczu dostał szansę Marcin występu od pierwszej minuty. I to był występ niezły. Mimo przegranego spotkania, już w 9 sekundzie Todibo dostał czerwoną kartkę, co utrudniło końcowy pozytywny wynik. Natomiast sam Marcin rozegrał naprawdę bardzo dobre zawody. Przy strzale Bentaleba był praktycznie bez szans. Natomiast dwukrotnie, trzykrotnie pokazał, że może stanowić o sile, jeżeli chodzi o bramkę. W dwóch sytuacjach naprawdę pokazał duże umiejętności. Nawet w tym meczu z Tuluzą już dobry czas temu, przy bramce może tam było trochę nieporozumienia z Dante, ale ogólnie nawet wtedy w tamtym meczu zaprezentował się naprawdę przyzwoicie. Jeżeli chodzi o Schmeichela, na pewno jak przychodził, to nikt się nie spodziewał, że to Marcin będzie tym pierwszym wyborem. To Schmeichel zaczął, jakby od razu skoczył praktycznie do bramki. Pokazał się z niezłej strony, natomiast później ten mecz z Marsylią przede wszystkim pokazał, że Marcin nie jest bez szans. Schmeichel nie był tym człowiekiem, który stanowił o sile, stanowił mocny punkt zespołu z Nicei i z każdym meczem jakby udowadniał, że właśnie, że Marcin ma duże szanse. Tutaj dostał szansę, pozytywnie został oceniony. Dziennik L'Équipe przyznał mu notę 6, co oznacza, że mimo porażki, mimo puszczonej bramki, naprawdę to było dobre spotkanie w jego wykonaniu. Słuchaj, patrzymy sobie przede wszystkim, jeżeli chodzi o Polaków na ląs, no bo mamy nadzieję, że Marcin Bułka tutaj też dołączy do rywalizacji, jeżeli chodzi o bramkarzy i może nie wyjazd na mundial, ale w przyszłości na pewno gdzieś będzie go brał selekcjoner pod uwagę. No jak to wygląda w ląs? Gdybyśmy mogli sobie teraz przeanalizować sytuację Polaków, sytuację Buksy, Poręby, Frankowskiego, no Poręba wraca na ławkę rezerwowych i to dla niektórych może jest zaskoczeniem, ale chyba nie dla tych, którzy śledzili ligę dokładnie, no bo to było raczej kwestią czasu, aż Fofana wróci, aż Poręba tak naprawdę no będzie tylko i wyłącznie zmiennikiem, chociaż w tym ostatnim spotkaniu nawet z ławki rezerwowych na minutę się nie podniósł. No chyba, tak, że się rozgrzewał, tak? Dużym zaskoczeniem był sam występ Łukasza od pierwszej minuty. Tak zanotował 3, więc to było ogromne zaskoczenie. Fofana miał delikatny uraz tutaj. Łukasz skorzystał, natomiast trzeba też wiedzieć, że Abdul Samed prowadzony z Clermont, to jest zawodnik naprawdę bardzo dobry. Onana niedawno z Bordeaux, wrócił Fofana, więc tutaj no, ta konkurencja jest bardzo duża. Jeżeli chodzi o Łukasza i jego występy, to były takie pozytywne, chociaż dziennik L'Équipe tak posiłkuje się tymi ocenami, bo również tak dosyć średnio go oceniał. Natomiast myślę, że o tą jedną ocenę powinno być zawsze wyżej. To były naprawdę solidne występy. I co najważniejsze, 2 mecze były wygrane, 1 zremisowany. To jest również też dobra informacja dla trenera, że postawił na zawodnika niesprawdzonego i zespół prezentował się naprawdę bardzo dobrze. To nie było tak, że muszę wystawić Łukasza i on zawiódł, czy zespół sobie nie poradził. Wręcz przeciwnie, to były 7 zdobytych punktów, więc naprawdę solidne występy, ale chyba nikt się nie spodziewał, że Łukasz będzie występował od pierwszej minuty. Patrzyłem też na opinie kibiców i bardzo często gdzieś pojawiały się głosy, że jeżeli kogoś brakuje w reprezentacji Polski wśród tych powołanych przez Czesława Michniewicza, to Łukasz Poręba. Ja też napisałem, że no raczej tutaj powinniśmy spokojnie do tego podchodzić ze względu na to, że no tak jak to się stało, no tak się pewnie stanie, że Poręba niestety straci miejsce w podstawowym składzie Lons po powrocie Fofany. Natomiast jakie jest twoje zdanie? Na ile on może grać w Lons teraz, kiedy wszyscy będą zdrowi po tych transferach i jak będzie jego sytuacja wyglądała, a także czy twoim zdaniem to powołanie do kadry teraz w ogóle by mu się przydało, bo biorę tutaj pod uwagę też to, że jednak no niektórzy wolą po prostu w takim momencie, kiedy nie masz pewnego miejsca w reprezentacji, zostać w klubie i walczyć o to, żeby no przekonać do siebie trenera. Ja myślę, że każde powołanie jest bardzo dobrą informacją, natomiast dla samego Łukasza będzie bardzo ciężko. Wrócił Fofana, jest Onana, jest Abdul Samed, nawet Patrick Berg sprowadzony do Lonza, chyba 4 miliony euro, nie dostawał dużo szans przy tych zawodnikach, więc odszedł Ducouré i właśnie za niego Abdul Samed przyszedł z Clermont, więc
Dla samego Łukasza myślę, że raczej takim lepszym rozwiązaniem jest taka praca, udowadnianie trenerowi, że może stanowić alternatywę. Z grą będzie miał bardzo ciężko. Tutaj kilka takich rzeczy sprawiło, że dostał szansę od pierwszej minuty. Jeżeli chodzi o przyszłość, to musi się wykazać dużą cierpliwością, dużą pracą na treningach i wtedy może trener cały czas będzie wiedział, że jak już postawi na tego zawodnika, to nie będzie problemu, żeby postawił w przyszłości. Na ten moment powiedzmy, że szanse na grę są może nie znikome, ale niewielkie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Lonsę, zastanawiamy się, jak będą radzili sobie, Frankowski, a także Buksa. No Buksa wraca do zdrowia. Tydzień temu tutaj z nami rozmawiał, kiedy ogłaszaliśmy powołania. Sam zdaje sobie sprawę z tego, że no, stracił sporo czasu. Poprosił Czesława Michniewicza o to, żeby na zgrupowanie nie przyjeżdżać, a też to jest bardzo dobra informacja i dobra, myślę, decyzja samego Czesława Michniewicza, no bo jeżeli nie będzie grał w klubie, to wiadomo, że to też nie będzie z korzyścią dla reprezentacji Polski. Jak twoim zdaniem wygląda w tym momencie sytuacja Adama Buksy? W ostatnim spotkaniu z Nantes zremisowanym bezbramkowo wchodzi w 65. minucie za Openda, chociaż mam wrażenie, że to dwa inne typy napastnika. Tak, to są dwa inne typy napastnika. Bardziej bym widział Adama za grającego za Sotokę. To jest taki zawodnik bardziej zbliżony, jeżeli chodzi o charakterystykę Openda. To jest gracz bazujący na dynamice, na szybkości, na driblingu. A nie masz wrażenia, że Sotoka to jednak taki piłkarz, powiedziałbym, bardziej wszechstronny od Adama Buksy? Oczywiście, Adam, pamiętamy, w Pogoni Szczecin, w polskich zespołach bardzo często grywał na skrzydle, natomiast no, nie wiem, na ile go obserwowałeś w Stanach Zjednoczonych, ale ja kilka jego spotkań oglądałem i z samym Adamem wiele razy rozmawiałem. Jednak no, jego profil się mocno przedefiniował. On w tym momencie stał się tam takim typowym targetmanem, napastnikiem pola karnego, który walczy o głowę, który się zastawia, który praktycznie z tej szesnastki stara się nie wychodzić. Tak, ale z tych napastników, którzy są w Lons, to właśnie Sotoka jest taki bardziej zbliżony, jeżeli chodzi o profil do Adama Buksy. To jest zawodnik biegający, walczący i próbujący wygrywać te pojedynki główkowe. Natomiast Adama, myślę, jeżeli chodzi o te atuty, o tę właśnie walkę w powietrzu, jest na bardziej uprzywilejowanej pozycji. Jeżeli chodzi o Adama, ciężka sytuacja. Dostał 26 minut w ostatnim spotkaniu, chyba 7 kontaktów z piłką, 2 straty. Bardzo miał mało czasu i możliwości, żeby się pokazał. Natomiast musi wiedzieć, że będzie miał bardzo ciężko, bo jest to Openda, Sotoka, jest kontuzjowany Said, Costa, więc to są gracze, którzy no już dają liczby, już te zaufanie u trenera Heza mają. I tutaj będzie długa, długa droga, żeby wywalczyć ten pierwszy skład. No Adam ma takiego pecha, że drużyna Lons bardzo dobrze zaczęła sezon. Jest w czubie tabeli, w czubie Ligue 1, więc tutaj myślę, że Adam powinien się skupić na tych właśnie treningach, na dobrej pracy, nad dobrym przygotowaniu motorycznym i wtedy te szanse może mieć większe. Na ten moment ciężko będzie o wywalczenie pierwszej jedenastki. Mówisz tutaj, że mała liczba kontaktów, ale akurat pamiętam statystyki Adama z MLS i tam sporo było właśnie takich meczów, gdzie musiał się wykazać niesamowitą konkretnością. Bardzo mało kontaktów w polu karnym, a gdzieś te gole cały czas były. Także mam nadzieję, że tutaj będzie podobnie. To powiedz nam jeszcze, w jakiej dyspozycji jest Przemek Frankowski. No, zostawiasz najlepsze na sam koniec. No Przemek Frankowski, czy gra na prawej, czy na lewej stronie, na wahadła, to jest dla niego bez różnicy. Na pewno, jeżeli chodzi o tą nogę wiodącą, czuje się na prawej stronie, tam gdzie na ten moment od dwóch spotek gra Cabo, został przesunięty Przemek na lewą stronę, chociaż tego do końca nie widać, jeżeli chodzi o samą jakość, o samą grę. Ostatnie spotkanie naprawdę na wyjeździe w Nantes bardzo dobre, próby oddania strzałów, dośrodkowania troszkę może słabsze, ale jeżeli chodzi o Przemka, jeżeli chodzi o motorykę, jeżeli chodzi o tą pewność siebie, cały czas jest to wysoki poziom i myślę, że każdy w klubie jest Przemka zadowolony, trener również, bo mając dwa wybory, jeżeli chodzi o pozycję Przemka, czy lewa, czy prawa, bez straty jakości, to jest tylko na plus. Ty jako stoper grający w Ligę na pewno dokładnie przyglądasz się temu, jak radzi sobie Mateusz Wieteska. No to ostatnie spotkanie Clermont niestety średnio udane i dla samego zespołu, a także dla Mateusza Wieteski. Jak ocenisz jego dyspozycję i cały ten początek sezonu w wykonaniu Polaka? Zacznę może od początku. Był naprawdę, jest obiecujący. Oczywiście każdy pamięta to spotkanie z Paryżem, ale nie, absolutnie nie ma co oceniać poprzez pryzmat tego meczu, bo tak nie wolno. Jeżeli chodzi o,
samą grę, naprawdę Matusza Feli za spokój, za pojedynki główkowe, za niezłe operowanie, jeżeli chodzi o tą technikę piłkarską. Natomiast ten ostatni mecz to był taki pierwszy, powiedzmy, nie chcę powiedzieć babol, ale pierwszy poważny błąd Mateusza. Drużyna wygrywała 1-0 i tak widziałem po wyniku, że wszystko powinno być jak najbardziej w porządku, a grali z Tchła, zespołem, który prawdopodobnie będzie rywalem, jeżeli chodzi o walkę o utrzymanie. I ten błąd, który Mateusz popełnił, no nie powinien się zdarzyć, bo to błąd piłkarski, sytuacja niegroźna. Trochę się zawahał, trochę może poczuł się zapewny siebie, złe podanie. Napastnik przychwycił piłkę i miał sytuację sam na sam, co strzelił. A później widziałem te bramki, że Clermont rzuciło się do ataków, dwa kontrataki właśnie i niestety porażka 1-3. Na pewno to spotkanie do zapomnienia. Pierwszy poważny błąd Mateusza. Oby jak najszybciej zapomniał o tym meczu, o tym właśnie błędzie i wrócił do tej dyspozycji, które jak prezentował na początku sezonu. Słuchaj, jeżeli chodzi o innych Polaków, to tak błyskawicznie byśmy jeszcze przeanalizowali, jak wygląda sytuacja w truła Mateusza Lisa, jak wygląda sytuacja Karola Filii, który widzę powoli wraca po kontuzji do treningu, no ale też nie spodziewamy się, żeby tutaj łapał nie wiadomo ile minut, bo też rozmawialiśmy z jego menadżerem w Deadline Day i no niestety ta sytuacja jakoś bardzo kolorowo nie wygląda, też tam były próby ewentualnej zmiany klubu. Jak wygląda sytuacja człowieka z Bordeaux, człowieka, który zastępuje chociaż na innej pozycji tam innego Polaka, więc Igora Lewczuka, czyli Rafała Strączka. Jeżeli chodzi o bramkarzy, Mateusz Lis no musi uzbroić się w cierpliwość, bo Galon, zawodnik bardzo solidny, do niedawna zdaje się, pamiętam, że jeżeli chodzi o noty, siódmy bramkarz pod kątem ocen, jeżeli chodzi o goalkeeperów Ligue 1. Ostatnie naprawdę bardzo niezłe spotkanie, to spokojnie niech Mateusz tej łyknie trochę atmosfery, niech się przyjrzy, jak to wygląda. Na razie raczej bez szans. Igor, to jeszcze dopytam, bo pamiętam, jak tutaj nawet chyba ty byłeś wtedy w Deadline Day u nas w programie, kiedy rozmawialiśmy z Mateuszem Lisem, kiedy on przechodził na to wypożyczenie do Trua, to twoim zdaniem gdzieś no, miał szansę na jedynkę, czy jakby przychodził z taką łatką drugiego bramkarza? Nie, myślę, że to, chociaż nie wiem, jak były te rozmowy prowadzone, ale myślę, że bardziej dwa, nie chcę powiedzieć, że trzy, ale absolutnie nie można powiedzieć, że to był sprowadzony z myślą jako bramkarz numer jeden. Okej. A jak to u Rafała wygląda w Bordeaux? Rafał chyba zderzył się nie wiem czy ze ścianą, ale no, myślał chyba, też przewidywał, że może być troszeczkę łatwiej. Tutaj Gaëtan Poussin, zawodnik, który był w tamtym sezonie, jak Bordeaux jeszcze grało w Ligue 1, bardzo krytykowany. Kibice wręcz oczekiwali zmiany bramkarza tutaj, natomiast Gaëtan Poussin kolejny raz dostał szansę i ją wykorzystał. Trzeba powiedzieć, że Bordeaux gra nieźle, a Gaëtan Poussin gra bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o te sytuacje na boisku, to prezentuje się naprawdę bardzo poprawnie. Chroni czasami przed utratą bramki i trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze gra nogami. To jest taki czynnik, który naprawdę działa na duży plus, jeżeli chodzi o Poussina. Jeżeli chodzi o Rafała Strączka, tam jeszcze kilka tygodni temu powiedział, że zderzył się z takimi właśnie jakością treningów, intensywnością treningów. Tutaj jeszcze musi troszeczkę potrenować, jeszcze się nauczyć tego stylu, jeżeli chodzi o codzienne funkcjonowanie, więc tutaj nie spodziewałbym się jakiejś wielkiej zmiany w bramce. Oczywiście kartki, oczywiście kontuzje, jakieś błędy w ciągu dwóch, trzech spotkań może spowodować, że Rafał dostanie szansę, ale tutaj, tak jak u Mateusza Lisa, nie widzę na razie szans na grę od pierwszej minuty. No dobrze, Igor, dziękujemy ci bardzo za ten szybki raporcik z Francji. Do zobaczenia, bo na pewno niejednokrotnie jeszcze tutaj się spotkamy. Dzięki wielkie. Trzymaj się, papa. Dobrze, to co, panie Marcinie, lecimy sobie dalej, będziemy analizowali jeszcze ten weekend, za chwilę pewnie przejdziemy do reprezentantów, no ale musimy przenieść się do Holandii, bo tam dwa polskie gole, gole Pawła Bochniewicza, Bartka Białka, przy golu Bartka Białka, asysta Kacpra Kozłowskiego i to naprawdę była asysta bardzo ładna i generalnie bardzo dobre spotkanie Kacpra Kozłowskiego, z którym też chcieliśmy się połączyć i paradoksalnie podobnie jak Marcin Bułka jest w samolocie, tylko że on
on akurat leci na zgrupowanie reprezentacji U21, ale bardzo dobry start w wykonaniu Kacpra Kozłowskiego w Witezę i naprawdę utrzymuje bardzo wysoką formę, a biorąc pod uwagę liczby, które teraz zaczynają przychodzić, to wydaje się, że no możemy być spokojni o jego przyszłość w tym klubie. Tak, Kacper Kozłowski powiedziałbym nawet, że troszeczkę się bawi w tych niektórych meczach Eredivisie. Piłkarz, który wszedł w ogóle do tego zespołu bez żadnych kompleksów. Często jak, nie wiem, wchodzi młody środkowy pomocnik do nowego zespołu, do nowego środowiska, to jednak żeby te pierwsze mecze gra troszkę bezpiecznie, gra tak, żeby przede wszystkim się nie wygłupić i nie, wiem, nie narażać zespołu na straty piłki. Natomiast Kacper Kozłowski może imponować się taką odwagą, czasem brawurą, ale ta brawura przekuwa się w pozytywne rzeczy dla zespołu. Stara się sporo robić takiej przewagi indywidualnej, mijając przeciwników. Sporo fajnych piłek rozrzuca. No i ta asysta do Bartka Białka piękna, bo może nie samo podanie, bo podanie nie było jakimś jakoś wielce trudnym zadaniem, żeby tę piłkę zaadresować celnie do Białka, natomiast to przyjęcie piłki, które poskutkowało minięciem przeciwnika i wyjściem na wolne pole najwyższej próby, więc no jak na razie Kacper Kozłowski czuje się Witeza Arnhem znakomicie, no i cieszy nas to, że też Bartek Białek strzelił swojego pierwszego gola w trzecim bodaj meczu w barwach nowego zespołu. Nie był taki spektakularny gol, natomiast najważniejsze, że jest w sieci i myślę, że jesteśmy zgodni, że powoli będzie się rozkręcał i tych goli będzie znacznie więcej. Tym bardziej, że w tym pierwszym spotkaniu też miał swoje sytuacje. Aha. Miał także kilka dobrych podań. Generalnie nie tylko jest to napastnik, który strzela, ale także stara się kreować z innym zawodnikom sytuację. A co do Kacpra Kozłowskiego, no to też poza tymi dobrymi podaniami, to właśnie to, w jaki sposób sobie wywalczył tę asystę dribblingiem, no to trzeba gdzieś docenić, bo nawet w takich statystykach aż 15 wykonanych dribblingów w tym ostatnim spotkaniu, no to robi duże wrażenie i nie mówię tutaj już nawet o skuteczności tych dribblingów, ale generalnie no jeżeli młody piłkarz nie boi się iść jeden na jeden, tyle dribblingów w jednym spotkaniu wykonuje, no to tylko pokazuje, jaką gdzieś silną psychikę ma ten zawodnik. To prawda, no gra z ogromną lekkością, tak jak mówisz. Pewnie to wszystko leży u podstaw ogromnych możliwości technicznych, ale też takiej świadomości i pewności siebie. To oczywiście jedno wiąże się... Pamiętamy, jak wchodził do Pogoni Szczecin. Tak. Tam gdzieś generalnie no, nie miał żadnych kompleksów i nawet ci starsi zawodnicy początkowo na niego tak patrzyli z przymrużeniem oka i generalnie trochę się obawiali, czy tam za szybko nie będzie sodówki. A to nie jest sodówka, tylko Kacper po prostu taki ma styl bycia, no taki tak, charakter. Jest świadomy tego, że ma ogromne możliwości i nie boi się podejmować trudnych decyzji na boisku, jakichś trudnych, troszkę bardziej skomplikowanych zagrań. I jak będzie się tak dalej rozwijał, to ta Liga Holenderska pewnie będzie przystankiem do lepszej ligi. Dawno na tej naszej grafice z weekendowymi sukcesami Polaków nie widzieliśmy Filipa Jagiełło. Filip Jagiełło, który wrócił z wypożyczenia do Breszci po chyba dwóch i pół sezonu, bo tam naprawdę długo, długo posiedział. No Genoa teraz spadła do Serie B i on w końcu zaczyna notować występy, notować minuty, a teraz tak jak to było w tym ostatnim spotkaniu, także liczby. No Genoa na razie za Brescią paradoksalnie w tym sezonie, bo Brescia jest wiceliderem Serie B, natomiast no, klub z Genui na pewno będzie walczył o to, żeby jak najszybciej wrócić na poziom Serie A. No pewnie celem jest już powrót w pierwszym sezonie po spadku, bo jednak Genoa nierozerwalnie kojarzy nam się z rozgrywkami Serie A. Pamiętam, jak cieszyliśmy się z tego, że Filip Jagiełło miał w Brescia taki dobry moment, chyba kilka miesięcy, kiedy też robił liczby, miał a to gole, a to asysty, więc fajnie, że wraca do formy, bo to też taki piłkarz, no nie wiem, czy w ogóle jest sens rozmawiania na razie o nim w kontekście reprezentacji, natomiast na pewno taki piłkarz, na którego warto zwrócić uwagę. Pamiętam taki wywiad chyba dla meczyków Czesława Michniewicza i on tam mówił wprost, że generalnie jeżeli będzie grał regularnie, no to ma go na takiej swojej bardzo szerokiej, ale na swojej liście. No, zwłaszcza, że to byłby, myślę, taki, jeżeli byłby w formie, grałby regularnie, robił liczby, to bardzo pożyteczny zawodnik dla kadry i nie myślę o wyjściowej jedenastce, bo na to pewnie małe szanse, natomiast właśnie jako zawodnik, który może dać impuls z ławki, który w trudnym momencie może wejść, wziąć na siebie piłkę, popisać się kreatywnością, no, taki piłkarz, który pewnie by się gdzieś na tych miejscach, nie wiem, 17-20 w kadrze przydał. No, tym bardziej, że wiemy, że Czesław Michniewicz akurat bardzo lubi w reprezentacji Polski dawać szansę tym, których zna z reprezentacji
reprezentacji U21, był Wieteska, teraz ma szansę na debiut i na występ Piotrowski, także myślę, że tutaj akurat nie ma co ukrywać, że jeżeli by grał regularnie na wysokim poziomie, strzelał gole, asystował, no to na pewno Filip Jagiełło o powołaniu może myśleć, ale tutaj mówimy o bardzo szerokiej perspektywie, bo wiemy, że tak naprawdę w tym momencie przed mundialem ta grupa została bardzo zawężona i raczej tutaj żadnych eksperymentów w czasie mundialu się nie spodziewamy. Kiedy rozmawiamy... Co najwyżej jakiś, nie wiem, Dawid Kownacki, który jeżeli by grał regularnie, to nie, no ta rozmowa o Filipie nie tyczy się pewnie mundialu, tylko oczywiście. Tak ogólnie długofalowych takich planów, tak, no bo to przecież piłkarz, który jeszcze ma dużo lat kariery przed sobą. No i powolutku przechodzimy do tego, co się będzie działo na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Znowu we Włoszech wyróżnia się polski bramkarz, a także polski stoper. Mam tutaj na myśli Kubę Kiwiora, a także Bartka Dronkowskiego. Kapitalne spotkanie przede wszystkim Bartka, wygrane 2-1 z Sampdorią. No i można powiedzieć, że tutaj uratowali Polacy Specji 3 punkty. Tak, bardzo dobry występ. No ja chyba z tej dwójki pewnie pod kątem kadry zdecydowanie większe oczekiwania w stosunku do Kiwiora. I ja jestem zdania, że tak jak mówiliśmy o tym, że Kasper Kozłowski to piłkarz, który na boisku nie wykazuje jakichś takich oznak stresu czy jakiegoś w ogóle lęku, gra po prostu na pewniaka, to mam wrażenie, że Kuba Kiwior tak szybko dojrzała piłkarsko, że rzeczywiście on też gra na pewniaka, że ten układ nerwowy często zostaje w szatni, kiedy on wychodzi na boisko. On jest bardzo pewny, jest dobry z piłką przy nodze, jest skuteczny w pojedynkach. Może nie jest jak na warunki środkowego obrońcy jakiś mega, mega wysoki, natomiast dobrze radzi sobie też w powietrzu. Niezależnie czy z jakim zespołem nie gra Specja, to on, jeżeli musi się pojedynkować z napastnikami, ogólnie z przeciwnikami, to z tych pojedynków często wychodzi zwycięsko, więc no, szczerze powiedziawszy, bym chciał go zobaczyć, być może docelowo w jedenastce kadry. No, na pewno cieszy Czesława Michniewicza to, że tak naprawdę Kuba Kiwior w tym momencie zaczął grać regularnie na stoperze, bo cały poprzedni sezon no to w zasadzie była tak gra na szóstce, na defensywnym pomocniku. Teraz gra na swojej nominalnej pozycji i mamy nadzieję, że tak też będzie to wyglądało przez dalszą część sezonu. To co, powolutku będziemy sobie sprawdzać, jak w ten weekend radzili sobie ci, których powołał Czesław Michniewicz. Będziemy tutaj oglądali na początku bramkarzy. Oczywiście ta lista, myślę, w kolejnych programach będzie lekko poszerzona. Na razie skupiliśmy się tylko na tych zawodnikach, których Czesław Michniewicz powołał, ale wiemy, że no, bierze bardzo poważnie pod uwagę Kamila Grabarek, który, nie ukrywajmy, pewnie jeżeli wróci do zdrowia, jeżeli wróci do pierwszego składu Kopenhagi i będzie grał tak jak w poprzednim sezonie, to raczej jest wśród tych pewniaków, jeżeli chodzi o wyjazd na mundial. Poszerzymy tę listę także, nie wiem, Adama Buksę, a także Dawida Kownackiego. Natomiast jeżeli chodzi o bramkarzy, to wyglądało następująco. Tak jak mówiliśmy, Bartek Drągowski, bardzo dobre spotkanie przeciwko Sampdorii. Radek Majecki z obronionym rzutem karnym przeciwko Ostendzie. Kolejne 90 minut. No taka szansa po prostu, żeby się pokazać, tak, przypomnieć Czesławowi. Dobrze, że obronił ten rzut karny, bo szczerze powiedziawszy, tak sobie czytałem opinię kibiców na temat występów Majeckiego po ostatnich meczach, między innymi Mariusza Mińskiego, z którym się tu kiedyś łączyliśmy, speca od Ligi Holenderskiej i Belgijskiej. No jakby podkreślali, że paradoksalnie no broni, bo broni regularnie, natomiast tak nie dawał nic ekstra swojemu zespołowi, że to były takie występy przyzwoite, solidne, natomiast jeżeli obronił rzut karny, to już jest coś ekstra. Tak, to jest coś ekstra. Ja też nie chcę dyskutować na temat sensowności powoływania Radka Majeckiego i tak dalej, bo my często, jeżeli chodzi o powołania, to skupiamy się na tych zawodnikach 25-30, no bo tam możemy mieć ewentualnie jakieś kontrowersje, a jeżeli chodzi o tych, którzy będą grali, to tak naprawdę jest pewnie 15-16 zawodników. No bo jeżeli chodzi o te występy to, jak sobie radził Radek Majecki, to możemy tutaj dyskutować, czy nie fajnie by było dać szansę jakiemuś młodemu zawodnikowi z ekstraklasy, ale z drugiej strony są też reprezentacje młodzieżowe, a wiemy, że Czesław Michniewicz jako były selekcjoner reprezentacji U21, to na pewno tutaj nie będzie chciał osłabiać tych zespołów młodzieżowych, także no tutaj spokojnie rozumiemy to powołanie Majeckiego też w takich celach treningowych, bo często o tym się zapomina, że no gdzieś selekcjoner czy tam trener po prostu potrzebuje dwie jedenastki, żeby sobie móc jakieś wewnętrzne gry robić. No dobrze, to wracamy do tego naszego raportu. Zerkamy sobie już na stoperów, na obrońców, na wahadłowych, bo także oni tutaj będą na tej naszej planszy. Mamy tutaj Arka Rece między innymi, także grał w tym spotkaniu co Kiwior i
Drągowski, Kuba, Kiwior, tak jak mówiliśmy, 90 minut. Janek Bednarek poza składem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o kolejne występy po przerwie reprezentacyjnej, no bo na pewno tutaj lekkie ryzyko, jeżeli chodzi o ten wybór klubu, podjął Jan Bednarek. On oczywiście wierzy w to, że będzie grał regularnie, natomiast no, reprezentacji Polski potrzebny jest i Glik, i Kiwior, a także Bednarek grający regularnie, nawet biorąc pod uwagę ewentualną grę trójką obrońców w którymś ze spotkań fazy grupowej na Mistrzostwach Świata. Bartek Bereszyński 90 minut w tym polskim meczu, Paweł Dawidowicz 45 minut, Glik 90 minut, przegrane spotkanie z Brescią, która, tak jak mówiliśmy, bardzo dobrze radzi sobie na zapleczu Serie B, chociaż w poprzednim sezonie to też był bardzo dobry start, a później zaczęły się jakieś problemy. Bardzo dobry mecz Gumnego, o nim zapomnieliśmy. Tak, Robert Gumny znalazł się obok Rafała Gikiewicza wyjściowej 11, wyjściowej, oczywiście w 11 tygodnia kickera, tak. Szczerze powiedziawszy, nie wpadłem na to, żeby go umieścić w 11, ale trzeba przyznać, że zagrał dobry mecz. Troszkę byłem niego rozczarowany tymi pierwszymi występami w tym sezonie. Takie były takie niemrawe, nijakie. Jakby trudno było za coś Roberta wyróżnić. Natomiast tutaj z Bayernem zagrał jako prawoobrońca, zagrał dobrze. No i tak jak mówię, no, to jest pewnie taki idealny, tak jak mówiliśmy o piłkarzach właśnie takich, którzy domykają kadrę, tak jak to Robert Gumny też taki może być, bo obskoczy kilka pozycji. No to wracamy do tej naszej planszy. Nie wiem, czy nie pamiętam dokładnie, czy ktoś tam jeszcze tam został do przeanalizowania. Zaraz ona nam się pojawi. A, Mateusz Wieteska, no tak, ale to jeżeli chodzi o Mateusza Wieteskę, to już sobie rozmawialiśmy o Mateuszu z Igorem Lewczukiem. Dobrze, to lecimy do pomocników. Jak to tam wyglądało? Tutaj też mamy tych naszych wahadłowych, którzy powiedzmy nomenklaturalnie są nazywani pomocnikami, natomiast wiemy, jakie to jest płynne. Przemek Frankowski, 80 minut z Nont, o nim też dużo rozmawialiśmy. Kuba Kamiński, 12 minut. Jaka ocena występu? Krótkiego? Nie, czy jak to nie, się pisze w przeglądzie Nie ma nic zupełnie, nic w ogóle, Wolfsburg nie gra w ofensywie, też Kamiński nie ma za bardzo okazji, żeby się pokazać. Nie da się wystawić mocno za ten mini występ. Gra cały czas Grzesiek Krychowiak, on powtarza, że tam wielu obcokrajowców gra w lidze saudyjskiej i cały czas ten poziom jest w miarę wysoki. Zobaczymy, w jakiej formie przyjedzie na to zgrupowanie, no bo na pewno tutaj, jeżeli chodzi o takie nominalne szóstki, nie biorąc pod uwagę tego, że Kuba Piotrowski no w tym momencie gra na tej pozycji, ale też trzeba powiedzieć, że Udogorec gra niby z szóstką, ale paradoksalnie to są trzy ósemki, bo też bardzo ofensywnie usposobiony jest Kuba Piotrowski, którego naturalnie gdzieś cały czas ściągnie. Panowie, potrzymajmy na razie jeszcze planszę, jak sobie sprawdzamy i później ewentualnie sobie zdejmiemy, bo chcemy tutaj dokładnie to wszystko przeanalizować. Sebastian Szymański wrócił i to jest istotna informacja, bo w europejskich pucharach go jeszcze nie było, natomiast tutaj 20 minut z PSV dostał, wraca do zdrowia, także mamy nadzieję, że tutaj w reprezentacji nam się z dobrej strony pokaże. Wraca także do zdrowia i do gry Nikola Zalewski, 4 minuty w spotkaniu z Atalantą, Piotrek Zieliński 86 minut z Milanem, ale także no, cały czas musimy pamiętać o tych spotkaniach europejskich pucharów i to było naprawdę bardzo dobre spotkanie Piotra Zielińskiego przeciwko Glasgow Rangers, co oczywiście wszyscy skupią się na tym niewykorzystanym rzucie karnym, podwójnie niewykorzystanym, podwójnie, tak. Natomiast no, naprawdę to było świetne spotkanie. A ten Cmoka zachwytu nad formą Piotra. Ten jego karny, no to też był wywalczony poniekąd przez Piotra Zielińskiego, bo tam kapitalne, prostopadłe podanie do Simeone, który był faulowany w polu karnym. Szymon Żurkowski, no niestety, ławka rezerwowych. I mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, chociaż no nie spodziewamy się, żeby tutaj jakoś rychło wskoczył do pierwszego składu Szymon Żurkowski. Na razie po prostu mamy nadzieję, że będzie zawodnikiem, który w miarę szybko będzie wchodził jako jeden z tych pierwszych rezerwowych. No i na koniec zostali nam napastnicy. Oczywiście tutaj możemy cały czas mieć z tyłu głowy Adama Buksę, Dawida Kownackiego. Oczywiście tych zawodników później będziemy sobie dodawać, kiedy będziemy przyglądać się tym potencjalnym wybrańcom Michniewicza na Mundial.
ale na razie tutaj skupiamy się na tych, którzy na tym zgrupowaniu dzisiaj się pojawią. Robert Lewandowski, 2 gole, no ale o panu Robercie to tutaj dyskutować nie ma co. Arkadiusz Milik, pauza za tę czerwoną kartkę w ostatnim spotkaniu z Salernitaną, natomiast bramka w Lidze Mistrzów, Karol Świderski, 2 gole, bardzo ważne punkty z Chicago Fire, zespołu z Charlotte. No i do tego mamy Krzysztofa Piątka, który rozegrał 65 minut z Lecce. Jaki jest pana ranking napastników? Na pierwszym miejscu prawdopodobnie postawiłbym na Roberta Lewandowskiego. Ryzykowny? Chyba na drugim miejscu postawiłbym na Arkadiusza Milika. Generalnie przez lata mówiło się o tej współpracy Lewandowskiego z Milikiem, która tak naprawdę jest troszeczkę naciągana, bo ta współpraca funkcjonowała relatywnie krótko, biorąc pod uwagę, jak długo obaj grają w reprezentacji. Natomiast spróbowałbym ją chyba na miejscu Czesława Michniewicza może troszeczkę odkurzyć. Może chciałbym zobaczyć tych obu piłkarzy jednocześnie na plac, no bo i Arkadiusz Milik zachował swój dobry moment. Ten czas spędzony w Marsylii niby udany, bo troszkę goli strzelonych, natomiast też naznaczony jakimiś takimi niestanskami, a to z Jorge Sampaoli, ma to wieloma meczami spędzonymi na ławce, natomiast chyba złapał wiatr żagle i chciałbym go zobaczyć w reprezentacji, w składzie, jak ma taki swój moment i emanuje pewnością siebie. Jeżeli chodzi o tych zawodników, których nie ma, no to na pewno bierzemy pod uwagę Bielika, bierzemy pod uwagę Kownasia, Buksę. Tak. Kogo ty ewentualnie jeszcze widziałbyś wśród, może nie tyle powołanych na mundial, co po prostu wśród zawodników, których trzeba obserwować i myśleć w kontekście mundialu? Tak szczerze powiedziawszy, to nie przychodzi mi do głowy żadne nazwisko spośród... Tak jakieś inne spośród tych, nie spośród tych, które wymieniłeś, czy to właśnie Kownacki, czy wcześniej rozmowa była o Rafale Gikiewiczu, tak chyba nikt nie rzuca się w oczy aż tak spektakularnie, żeby go rozważać, zwłaszcza, że do tego mundialu no już mamy tak naprawdę rzut beretem i ta kadra się raczej krystalizuje i nie będzie tu większych sensacji. A to twoje zdanie, jeżeli chodzi o Gikiewicza, jakie jest? Cóż, no jest pewnie teraz jednym, prawdopodobnie biorąc pod uwagę to, że Wojtek Szczęsny wraca po kontuzji do zdrowia i choćby teraz nie grał z Mącem, jego miejsce zajął Perin, to Gikiewicz jest bramkarzem w najwyższej formie, więc pewnie bramkarz w najwyższej formie spośród polskich bramkarzy powinien być powołany, ale rozumiem też trenera, który układa kadrę na swój sposób i nie tylko zbiera najlepszych piłkarzy, jacy są, ale też może po prostu zbiera sobie taką ekipę charakterologicznie, jaką mu się podoba. No dobrze, dziękuję panu bardzo. Dziękuję panu Marcin bardzo. Bożenski był z nami. To było wydanie Polaków pod lupą, takie tuż przed konferencją Czesława Michniewicza, a także Roberta Lewandowskiego, bo ta już o godzinie 14 tutaj w studiu, jak dobrze pamiętam, zasiądzie Michał Pola, a także Mateusz Borek. Oni wam wszystko ładnie uplastycznią, szczególnie Mateusz. No i co? I wtedy pewnie dowiemy się trochę więcej, jeżeli chodzi o dyspozycję naszych zawodników, a także ewentualne urazy, z którymi przyjechali niektórzy na to zgrupowanie reprezentacji Polski. Natomiast my jeszcze przypominamy, że jeżeli chcemy oglądać trochę dobrej piłki, to zapraszamy do skorzystania z oferty naszego partnera, a więc Canal Plus Online. 20 zł pierwsze 3 miesiące, w sensie nie za 3 miesiące, tylko każdy z tych miesięcy po 20 zł. Promocyjna oferta naszego partnera. Na razie to wszystko. Dziękujemy. Już o godzinie 14 studio przejmuje duet Pol Borek, a także duet na zgrupowaniu reprezentacji, na konferencji reprezentacji Polski Michniewicz i Lewandowski. Dziękujemy. Bardzo dobrego dnia. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.